polskie jajka, polska cebula, węgierska kiełbasa, niemieckie wursty. I moje niemieckie dodatki. Gdzie idziemy? Lena, ty prowadzisz. Nie. No tak. Nie. Ty jesteś organizatorem dzisiejszej wycieczki. Nie. Idziemy do przystanku Koloneczko. Okej. Dobra. Hello. I got this ticket. Okej. Zwiedzać miasteczko Pirna, w którym mieszkamy. Tak? Mamy takie tiketsy. Mamy bilety. Dostaliśmy na kempingu. Podróżujemy tutaj za darmo. W jakimś małym obrębie. Tam są nazwy, tak? Prawda? Jedziemy, nie wiem co oglądać. Jedziemy na farcie, nie? Jedziemy na farcie. A jedziemy. A teraz ty musisz obiecać. Powtarzaj za mną. Obiecuję ci. Obiecuję ci. Że będziesz mogła zjeść. Że będziesz mogła zjeść całą Pirnę. Apfelstrudel. Apfelstrudel. I sernik. I sernik. I knedle ze śliwkami. My jedziemy jeszcze tam, co można zażyć. Lena. Muszę zjeść ejerszeckę. Trochę sernik. A w pierwszej chwili przypomina klasie mleczko. Jezus, co? Z jakąś pianką. O, delikatna jajeczna pianka na cieniutkiej warstwie sera, przyrumieniona i obrzucona cukrem. Jeszcze było napisane saszen. To już nieważne, co tam było. Też. Surowe jajko saszen. O, ciekawe, tutaj same Netto mają. Ale jestem głodna. Ale inne wurst. Logo zupełnie Netto jest, zobacz, nie? O. A currywurst? Currywurst. Zwykłe osiedla ich. I tutaj to podobnie. Jesteśmy w tym NRD w sumie byłym. To tutaj budowle będą podobne jak u nas za komuny, nie? Jeszcze saksońskie wina. Daj o saksońskie wino. Co jeszcze saksońskie wino? Tutaj w ogóle są winiarnie. Nie tak daleko nas jest taka winiarnia, którą prowadzi pani Polka z panem Niemcem. Co? Winiarnia pani Polki? I pana Niemca. Co ty gadasz? Naprawdę. A tu mamy wejście na ten zamek. Zamek jak się nazywał? Schloss Sonnenstein. No, Schloss Sonnenstein. Za bardzo w niemiecki, ale to ci mogę powtórzyć też. Powtórzę ci historię. Może dzieci chcą usłyszeć? Tak, Lena, chcemy, to jest? chcemy. To jest zamek, który brał udział w akcji T4. Tutaj. Co to była akcja T4? Czystki to były niemieckie. Super. W zasadzie to tutaj w piwnicy stworzono krematorium i komorę gazową. W 40 a 42, nie? To funkcjonowało. Zginęło 15 tysięcy osób. W większości to były osoby niepełnosprawne. Patrz, jest. 13 720. No mówię, około 15 tysięcy. Tu jest opisana historia zamku, tylko coś o czymś zapomnieli. No jakaś takie nieporozumienie takie. Ktoś zapomniał. No chodźcie do piwnicy. Nie, dziękuję. Wiesz, jakoś czuję się tutaj tak mało komfortowo, naprawdę. Nawet bym powiedziała źle. No jest, nie? Tak. Jak tutaj spacerujesz, nie? I poczytasz sobie w ogóle, tam też takie jest miejsce, które budzi troszeczkę grozę jednak. I tak sobie poczytasz te wszystkie informacje, to jest... Tak ładnie, nie? Tak, tak. To tak jak ci mówiłam, że nawet... Tak, żeby ktoś bardziej się zachwycał zamkiem, a nie historią. Zamkiem i tym, że wszędzie jest napisane, że to był szpital dla umysłowo chorych, nie? Wczoraj się tyle naczytałam o tym, że aż mi... No właśnie, chodź, czytam. Tak, można powiedzieć, że to miejsce jest piękne, nie? Jakby, wiesz, dziwnie to brzmi. Umiejscowienie, widoki i tak dalej, nie? Ale... Ogólnie no jest ładnie, ale jakieś takie mam wrażenie, nie, że duchy przeszłości się unoszą, nie? W ogóle na tej tablicy, co... No pierwszej? To, tam co patrzyliśmy, że nie było informacji. Mhm. No to coś u góry było od 1100. No, że chyba powstał, wiesz, pierwsze właśnie. Jakieś takie cegły tam na zamku. Tak, bo ja coś czytałam, że tu się spaliło, zrujnowało i oni odbudowali. Mhm. Wiecie, bo tu wcześniej był... Jeszcze jeden zamek, tylko nie wiem,
jak on tam uległ zniszczeniu, tego nie doczytałam. I wybudowano drugi. Nie? Schodzimy? No dobra. I... Usiedliśmy na rynku i u nas jak zawsze. Laura nie chce lemoniady, bo jest cytryną. Dzieci się bawią i przez słomkę, słomka jest z makaronu, przez słomkę robią sobie bąbelki. Też no spróbowałam. Powiedz, jak Laura zaczepiła pana. Tak, Laura zaczepiła pana i zwracała się do niego dear. Jest Jelena, jest i Michał. Tato. Przestańcie. O Boże. Mama ma nie do góry, nie? Zobacz, mogę sobie dorobić trochę pianki. Dorobić pianki. Od razu wygląda też na niemieckie. Nie wierzę, nie wierzę. Tata nie umie w pianki. Też chcę piankę. Przesadziłem z pianką. Potężna piana. Jak dmuchnąłem to... No i kurde. Dmuchnął i chuchnął. Jak dmuchnie, chuchnie. No, jak z tych trzech chwilinek. Jest problem, nie znalazłam jeszcze swojego apfel coś tam. A my kebaba, nie, kebaba. Laura leży na leżaku, jak u siebie. Takie tu burgery przynoszą. Tak. Że po prostu, ale 16,90. Jeszcze chciałabym uchwycić. W końcu na tym bo jesteśmy autobusem. Czas zwolnił. W tych Niemczech jakoś tak w końcu na tej majówce w sumie, nie? Tak. Trochę nam czas zwolnił. Wybór, tak, ale gdzie apfela zje? Tak, chciałam, czego szukam? Oj, to gdzieś chyba tu będzie zaginiony odcinek. Musi być jakaś cukiernia. Jaka cukiernia, mamo? Słucham? Jaka cukiernia? No szukam cukierni, no przecież... A, przecież jak wyszliśmy, to pierwsze co tu weszłaś. Ale nie było apfel... Apfel ciasta. Laura odpoczywa na leżaczku, o tu. W ogóle widziałaś ten rysuneczek? Jakaś Ido? Bardzo fajne miasteczko, małe, ale fajne. Ono jest urokliwe, nie? Jo. Naprawdę jest ładne. Mamy 21 euro. No tak jak mówiłem, nie? Czyli mamy stówkę. Takie atrakcje na uliczkach firmy. Jak ja się zachwycam grajkami ulicznymi, którzy no, grają naprawdę rewelacyjnie. Michał zdążył kupić nam magnes firny. Lauro? Ja ci nagrywam, nie robię zdjęcia. Chodź. Zobaczymy, co robią nasi. Co kupujesz jeszcze? Wiesz co, wziąłem magnes, nie? I co? Nie wiem, gdzie go włożyłem. Tu. Oh, my wife stolen this. There is always problem with the wife. No wife. They take everything. Scena rzeka na żonę. No ty to mnie zrobiłaś. Dopadło. Lena dopadła saszetki. Macanko. Oj. Oj, oj. Ale masz teraz to? Ale masz wszystkiego w ogóle. Jaka to jest seria, Lena? 24. Jest masanko. Lena orka albo tam. Szukanko orka. Gdzie jest Laura? Głęboki oddech, Lena. Dasz radę. Zobaczymy rezultaty. Nagramy rezultaty. Nagramy. Co za temat? Mam marne szanse na mojego apple strudla. Apple strudel. Weszłam do kawiarni, ale okazało się, że oni nie mają. A jeżeli jestem lucky and hurry up, to może zdążę do jakiejś kawiarni niedaleko stąd. Bo oni ogólnie to raczej nie pracują za długo. Więc no chyba apple strudel czeka mnie w Dreźnie. Oni mi pozamykali. Dobra, to nie jest to. Likaw. To jest chyba to. Jest zamknięte na cztery spusty. Zaczynam zbierać inne rzeczy. Na przykład. To. Marshmallow. Marshmallow. Okej. Okay. A ty, ich do zbierania jest lotów.
Dobra. Co to za miasto, że oni nie pracują po 18? Teraz kolekcjonuję inne rzeczy. Jakie? Na przykład morskie i morskie zwierzęta. Morskie zwierzęta? Firmy? Mhm. Jakiej firmy? Co to? Schleich. To są te ze smyka, tak? Tak, tak, to są te najfajniejsze. O? Oh no! Oh no, 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 no! Ja uważam, że to auto są. We want to go to camping, Birna. And where we are? We... You can go to this. This big spot here. Okay. Then we take the bus and... You know. Yes. You have to go... Idziemy na autobus. No, ale... Ona mówi, że to jest inna. Ale no przecież możemy iść taką, nie? Dobra, możemy iść na inną trasę. No, będę wysiadał na tym głównym dworcu. Tu jest, patrz, główny dworzec. Tam gdzieś się zatrzymał, no, przestanę przejść, to jest dzika właśnie. No, no. Chcesz koniela? Widziałem, że tu jest ten główny przystanek. A, bo ty byłaś taka, że chciałaś iść koniecznie na ten sam przystanek. Tak. A ja nie, ja chciałem iść na pierwszy, który tam gdzieś tam bliżej jest. Przecież mamy. Jak tego? Ile masz? No, mam 8 saszetek. 8 saszetek. Ty. Co tu mamy? Oj, lololo. Montag salatak? Doner. Doner kebab. Dobra. Ale jeszcze głowę. Ty masz teraz co, niemiecką książeczkę? Niemieckie książeczki. Książeczki. Tu mamy dworzec. Doner. 18.10. Które mamy? 18.34. Mogliśmy się na ty dworzec information. Idziesz się spytać, moja droga. Chodź. Tylko pytanie, gdzie my chcemy się dostać w ogóle? Czy ty jesteś pewna, że tam chcesz się dostać? Tak, jestem pewna. Tak, to jesteś pewna? Tak. To jest nasz przystanek, tak? Nasz przystanek to... Nasz się nazywa? Reiterstrasse. Jak się nas nazywa? Żeby 100% wiedzieć, gdzie się chcesz dostać, to tutaj ci pani powie. No. Co? Birkoffishaus, Billingerstrasse. Dobra, no, dobra, no to idziemy się spytać, chodź. Information, no. Chyba że już to zamknięte. Chodźcie. Szukaj information. Hej. Szukam jakiejkolwiek informacji, coś wątpię, że mi się uda. Okay. There? There, yes? Akurat na mapę. 11 minutes and stop? Station 5. Yes. Thank you very much. A wiemy kiedy? Za 11 minut. Aha, okej. Okay. Zawsze zajarał w ogóle ty, patrz. Są mega ściloutowani. Co by się co zajarać? Ja się znalazłam przystanek. W ogóle... Poszedł, popatrzył. Nie to... mają problemu, nie? Jaki gościu? Słucham? Nie. Ty, a co za autobus? Może to jest nas? Podjechał jakiś? Ty, chodźcie. Yeah. Yes, I think it's my bus to Campplatz. Yeah. Pirna? Yeah, Pirna. Oh, thank you. Ładnie, to nasz autobus, a my se stoimy. Chcemy z przodu? No chodź z tyłu sobie, usiądziemy. Będziemy widzieć. Idź, idź, dobra, chodź.
tu mamy 4 miejsca, Lena. Patrz. O nie, będę rozumiem. A co szalej tu szybko? O, chyba. One są głupie. No te głodojady. One mają dużego głoda już. To jest inny poziom. Jest. Nie boli. Zjem jogurt. Citron. Mrugnij 2 razy, jeżeli potrzebujesz pomocy.